Witajcie wśród nazwisk Polaków. Dziś nazwisko Szczepaniak. Czy ma ono coś wspólnego ze szczepieniami, a może ze szczepem? Oczywiście, że nie ma nic wspólnego ze szczepieniami. To sprawa całkiem świeża. Nazwiska są jednak troszkę starsze, także szczep nie jest właściwym tropem. Sprawa jest bardzo prosta, jeśli spojrzeć na budowę tego nazwiska. Należy ono do sporej grupy nazwisk polskich z przyrostkiem -ak. Podobnie jak choćby nazwisko Kasprzak omawiane niedawno. Link do tamtego filmu w karcie u góry. Gdy odejmie się od nazwiska Szczepaniak przyrostek -ak, sprawa jego pochodzenia nie może budzić wątpliwości. To nazwisko, znane z zapisów od XVII wieku, pochodzi od imienia Szczepan. Dodanie tego -ak miało charakter zdrobnienia. Mówiąc w uproszczeniu, Szczepaniak to ten ktoś młody od Szczepana, potomek, członek rodziny, albo ktoś po prostu od Szczepana zależny. Szczepaniaki, tak można było mówić na potomków Szczepana, na jego rodzinę. Oczywiście z chwilą, gdy to określenie przylgnęło do tych ludzi i było przekazywane z pokolenia na pokolenie, pamięć o tym Szczepaniu mogła już w rodzie zaginąć. Niemniej jest jasne, Szczepaniak to ten ktoś od Szczepana. Tak jak Kasprzak od Kaspra, Janiak od Jana, Andrzejak od Andrzeja. Tak to działa. Samo imię Szczepan pochodzi z greki i trafiło do nas poprzez łacinę, w której imię to brzmi Stefanus. Skojarzenie z imieniem Stefan nie jest przypadkowe. Stefan i Szczepan to dziś dwa odrębne imiona, chociaż powstały jako warianty tego samego imienia. Oba trafiły do nas już w średniowieczu. Kiedyś przez długi okres częściej nadawane było imię Szczepan. Dziś bardziej popularne jest imię Stefan. Szczepanów mamy w Polsce obecnie około 65 tysięcy. Stefanów tylko około 14 tysięcy. Te proporcje kiedyś musiały być nieco inne. Pośrednio świadczy o tym także popularność samych nazwisk. Szczepaniaków mamy w Polsce około 25 tysięcy. To dość, by nazwisko było zaraz na początku drugiej setki najpopularniejszych w kraju. Stefaniaków jest mniej, około 14 tysięcy. Od każdego z tych imion powstała zresztą większa grupa nazwisk. Od Szczepana na przykład również nazwisko Szczepanik. Szczepaników mamy dziś w Polsce mniej niż Szczepaniaków. Szczepanikowie zamieszkują głównie południowo-wschodnią ćwiartkę naszego kraju. A Szczepaniakowie? Nazwisko Szczepaniak jest bardziej popularne w szeroko rozumianej historycznej Wielkopolsce, to znaczy w poznańskim, kaliskiem, ale i w dawnej ziemi sieradzkiej. Połódź. Właśnie w Łodzi Szczepaniaków jest najwięcej, bo blisko 1000 osób. W ogóle zwraca uwagę, że większe skupiska osób noszących to nazwisko często są w dużych miastach. W Warszawie, drugiej w tym rankingu po Łodzi, Szczepaniaków jest 8,5 setki. Stosunkowo sporo jest ich też w Poznaniu, Wrocławiu. Nazwisko to jest 8. najpopularniejszym nazwiskiem w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce, a na 12. miejscu według liczby osób jest w powiecie średzkim. Tak samo na 12. miejscu w powiecie łaskim pod Łodzią. Szczepaniaków jest też całkiem dużo w powiatach na północ od Tatr i w powiatach południowego Mazowsza. Nazwisko jest dość popularne w Polsce, sporo jest więc też osób, które nosząc to nazwisko doszły w życiu do czegoś ważnego, choć może brak w tym gronie takich pełnorasowych celebrytów. Wśród Szczepaniaków są więc parlamentarzyści Czesław jeszcze w czasach PRL-u i Jan już na początku epoki III Rzeczypospolitej. Sławomir Szczepaniak dosłużył się stopnia generała brygady w Wojsku Polskim. Stefan był działaczem polonijnym w Niemczech. Jest też wielu sportowców Szczepaniaków. Pływaczka Karolina, biatlonista Stanisław. Maciej Szczepaniak był pilotem Roberta Kubicy w czasach jego kariery w WRC. Sami naukowcy. Walenty, profesor chemii. Jan, profesor historii. Tadeusz, profesor ekonomii. Wojciech Szczepaniak był członkiem Szarych Szeregów i kurierem AK zamordowanym przez Niemców w 1944 roku, w wieku 17 lat. Więziony, mimo tortur, nie wydał nazwisk uczestników konspiracji. Postać ta znana jest i upamiętniana w regionie kieleckim. Prawdziwy bohater. I to wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Miejcie się pięknie.